W firmach jest najwięcej psychopatów, więcej niż w szpitalach psychiatrycznych i w więzieniach. A oni mają często taki rys, który pozwala im efektywnie wejść w proces rekrutacji. Oni oczarowują audytorium w ramach pierwszego kontaktu, potem produkują masę różnych pomysłów, które mogą zaciekawić. Często ich nie realizują, ale najczęściej pozostawiają po sobie spaloną ziemię. Jest genialna książka Węże w garniturach, psychopata idzie do pracy. Ja też często jestem zapraszany do procesów rekrutacyjnych, żeby nie wpuścić go do organizacji. Innymi słowy, kiedy on jest w organizacji, a często w korporacjach, może być na średnim bądź wyższym poziomie menedżerskim, to warto albo się przed nim zabezpieczyć. Są konkretne techniki, chociażby opisane w tej książce, a najlepiej jest w szczególności na rynku pracownika poszukać alternatywnego miejsca pracy.